Aquaman 3 powraca po potężnej porażce, Daniel Radcliffe pojawi się w Deadpoolu 3 oraz powrót Batmana przyszłości, to wszystko i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Tomas i dzisiaj przedstawię wam kilka newsów ze świata filmów i seriali. Na wstępie chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę pod tym odcinkiem oraz subika, jeśli jesteś nowy, a w komentarzu napisz news, a ja wtedy przypnę ci serduszko. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. Zwiastun Deadpoola 3 pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o wyświetlenia. A w samym zwiastunie możemy zobaczyć wiele ciekawych smaczków. W filmie mamy scenę, gdzie Deadpool idzie do prawdopodobnie Wolverina, który jest ubrany w białą marynarkę. A w internecie pojawiła się teoria, mówiąca o tym, że Daniel Radcliffe, czyli aktor znany z Harry'ego Pottera, ma zagrać tam jedną z alternatywnych wersji Wolverina. Aktualna sylwetka Daniela jest, nie ma co ukrywać, podobna do Wolverina i pasowałaby do tego. Niektóre media podają, że Daniel Radcliffe podpisał umowę na zagranie jakiejś postaci w filmie Deadpool 3, Deadpool i Wolverine. Kolejny news jest dosyć szybki. Aquaman 3, Zaginione Królestwo powraca. Ale do streamingów. Aquaman 3 po swojej kinowej porażce powraca, tym razem na HBO Max. Jeśli jest ktoś, kto nie miał okazji obejrzeć tego filmu, albo nie chciał go obejrzeć, ponieważ nie chciał wydawać na niego kasy, to już 27 lutego będzie można zobaczyć ten film na HBO Max właśnie. Wiadomo też, kiedy prawdopodobnie pojawi się trzeci sezon Euforii z Zendayą w roli głównej. Z tego co wiadomo, pojawi się on dopiero w 2025 roku i ma on przedstawiać przeskok czasowy. Jakiś czas temu nagrałem filmik o Batmanie przyszłości, w którym tłumaczyłem, dlaczego serial nie dostał zakończenia. I mówiłem tam przykładowe, moim zdaniem, możliwości na zakończenie tej historii. Kilka dni temu wyciekły zdjęcia przedstawiające koncepty filmu o Batmanie przyszłości. Za tą pracę mieli odpowiadać ludzie od Spider-Man Uniwersum. Jednak niestety Warner Bros. Odrzucili ten koncept i prawdopodobnie nie dostaniemy takiej kontynuacji, chociaż teraz patrząc na to, jak ludzie zareagowali pozytywnie na te koncepty, jest mała szansa, taki malutki cień szans na to, że jednak dostaniemy tą kontynuację. W taki właśnie sposób, chociaż no jest to mało prawdopodobne. A same koncepty moim zdaniem wyglądają epicko, są naprawdę wow. Jestem w szoku, nie? Jak to dobrze wygląda. I sam chętnie zobaczyłbym ten film, ponieważ sam się jaram się jakby postacią Batmana przyszłości, Batmana Beyond, i chętnie zobaczyłbym taki film o Batmanie Beyond w takim wydaniu, naprawdę. Tak szczerze, do mnie przemawia to chyba bardziej niż same jakby Spider-Man Uniwersum, nie z Milesem Moralesem. Naprawdę jestem... jaram się.